Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku zrobimy przedsezonowy przegląd kosiarki. Nalejemy benzyny i posmarujemy sobie przekładnie, tak żeby sprzęcik przez cały sezon działał sprawnie i nie pakowaliśmy się w kosztach. Więc od czego zaczynamy? Głowica posiada kalamitkę. Oryginalnie tu był korek, ja sobie wkręciłem kalamitkę, tak żeby po prostu było łatwiej obsługiwać. Niestety korek odleciał, wiadomo, syf i tak dalej, ale zawsze warto wyczyścić. Jak widać, jest syf. Syf nie chcemy, żeby się dostał do środka przekładni, dlatego miejsce wczepienia się, czyli tu, musi być czyste i posmarujemy, bo tak, smar jest tani, a przekładnia jest droga, więc lepiej posmarować, niż żebyśmy my musieli wymieniać coś, naprawiać. Szkoda czasów i nerwów, więc na razie widać, że idzie bokiem, ale idzie. I teraz spróbujemy coś pocić, tylko że muszę zluzować. O, mam nadzieję, że słychać. Powietrznik zadziałał i powinniśmy mieć tawot. Ale, o, jest twardo i dajemy 1, 2, bo nawet może słychać, poszło powietrze. Wyczepiamy tawotnicę, zaś zabezpieczymy sobie, pociągniemy troszkę więcej, zabezpieczymy, żeby nie cisło. I jak czasem jest ta wodnica nieszczelna, to albo będzie przodem wypuszczała, bokiem. Zresztą widać, że jest cała z tawotu. Jak to ta wodnica? Brudna robota, ale ile to trwało? 2 minuty? Ani? Z wszystkim. I w tym sposobem każdego roku zaoszczędzimy sobie sukcesywnie kilkaset złotych, bo po prostu posmarujemy. I teraz, jakby można powiedzieć, smarowania część druga. Mamy silnik, on stał długo. U mnie akurat ten silniczek leży w domu, więc wiem, czy wycieknie olej, czy nie. Ale trzeba sobie sprawdzić, czy mamy olej. Jest aż za dużo, bo stoimy troszeczkę z górki i wyleciało, więc wiem, że na pewno oleju jest na tyle. I teraz taki lifehack. W baku nie mamy nic. Zawsze na koniec sezonu do zera wyciągam benzynę, a co zostaje, to wylewam, bo te, nie wiem, 20 gram benzyny, 100 gram benzyny jest tanie w stosunku do tego, jakby trzeba było wymieniać cały gaźnik, albo żebyśmy mieli problem z głowicą, z czymkolwiek. Lepiej wylać wszystko i później szarpać, żeby wypalić do zera, żeby nic w komorze nie było. Tu akurat nie ma możliwości ściągnięcia odstojnika, więc teoretycznie musimy wypalić wszystko do zera. Więc na razie nie mamy nic nalane i kilka razy mu pokręcimy. Ktoś zada pytanie, na pewno po co? Prosta rzecz. Silnik stał. Głowica w tym silniku jest na górze, a tutaj są na pasku są zasilane zawory. Czyli tutaj są normalnie zawory w głowicy, więc to musi być smarowane. Ten olej cały zleciał w dół. Czyli praktycznie głowica by leciała po suchu przez chwilę, tak jak w samochodzie, który długo stał. Więc warto sobie kilka razy szarpnąć, żeby ten olej rozbryzgowo, bo tutaj jest rozbryzgowy system smarowania, ten olej się dostał od dołu silnika na cylinder, na tłok, i zasilił olej cały silniczek. I jak widać, pokazuje mu to godziny i pokazywało obroty, bo mamy w trybie do załączania. Czyli bierzemy się za nalewanie benzyny i spróbujemy odpalić. A więc mamy kanister z benzyną, co miałem do agregatu. Jest mocno wysezonowane. Jest wrzesień 2022. Mam nadzieję, że widać, bo słońce wyszło. Jest to już mocno wysezonowana benzyna do silnika wysokoobrotowego, bo to jest silnik wysokoobrotowy, jest mało wskazane, bo może stukać, może być spalanie stukowe.
ale zobaczymy, jak będzie działać. Dałem sobie troszkę wyżej, bo niestety nalewanie nie jest tutaj najwygodniejsze, bo jest mały wlew, ale mam nadzieję, że będzie widać. Wiem, niezbyt porywający moment, ale damy sobie tylko trochę. Ja wychodzę z założenia, że lepiej dolewać niż mieć za dużo nalane. Co prawda zazwyczaj się dolewa świeżej. To już nie jest zbyt świeża benzyna, ale powinno dać radę. Dobra. Ja tam widzę, że w środku już jest. Spróbuję dla Was poruszać. Mam nadzieję, że widać. I teraz tak. Teoretycznie jest ssanie. Ja nie używam ssania w ogóle. Wolę, żeby zaciągło same. Kilka pociągnięć później, żeby właśnie się jeszcze wszystko przesmarowało i tym podobnie. Więc silnik jeszcze nie był odpalany w tym sezonie, więc spróbujemy. Kilka razy jeszcze pociągniemy. Jeszcze w gruszce, tutaj jest taka gruszka, nazwijmy to tak, pompka. Tutaj. Chyba będę musiał tak pokazać tu. Do pompowania. Jeszcze nie zaciągło. O, teraz zaciągła dopiero. I to, co idzie już za dużo, idzie w przelew. Więc teoretycznie mamy już benzynę. I co? Palimy. Raz, dwa, trzy. Teraz odpali. Cztery. No, pięć. Za piątym razem odpaliło, jak zostało benzyna. Jest w porządku. I teraz tak, z racji, że to długo stało, ja zawsze daję sobie 5 minut, żeby silnik sobie pochodził, bo wiem, że przykładowo teraz mamy 2000, niecałe 3000 obrotów, on powinien wskoczyć na 3500 około i wtedy wiem, że silnik jest optymalnie nagrzany i dopiero przystępuję do pracy. Niby nic, ale silnik zaczyna wtedy dużo lepiej działać i posłuży dużo więcej lat. Więc dajmy mu się nagrzać i będziemy sukcesywnie działać. Bo trzeba troszeczkę pokosić. Więc taki mały odcinek. Tak w gratisie dodam, że przy agregacie możliwe, że dzisiaj, jutro będę działał. Przerobiłem wiązkę, która jest od strony kokpitu. Wyrzuciłem dużo kabli, dlatego to jest w skrzynce na owoce, bo by mi się nie zmieściły kable, wszystkie co wyrzuciłem. I zapowiadam, że będziemy czyścić Mauser i wrzucać pompę i będziemy pomału ogród zasilać, bo już mam przygotowane węże nawadniające, więc będziemy działać. Więc tyle na razie. Dziękuję wszystkim za obejrzenie do końca. Do zobaczenia. Cześć. Jeszcze teraz taki materiał gratisowy. Jak widać, troszeczkę motogodzin zrobiliśmy. Kończymy, czyli zostawiamy na off. I teraz tak, ciągniemy. Pusto, pusto, ciężko. Pusto, pusto, ciężko. I teraz jeszcze raz. Jest ciężko. Jeśli mamy zamknięte zawory, widzicie, ciężko idzie i tak zostawiamy. Jak mamy zamknięte zawory, żadna wilgoć nie wejdzie nam do środka, nic nie wejdzie z zewnątrz. Tłok będziemy mieli w górnej pozycji, czyli albo w dolnej pozycji, przez co mamy uszczelnione, nic nam nie wejdzie do środka, nie będzie korozji i tym podobne, będzie łatwiej odpalić na przyszłość. Takie dodatkowe info. Już po filmie, dla tych, co są wytrwali.